Kolejna z części pokazująca, jak tutaj dość fajnie domontować do auta z Ameryki halogenowe. Teraz chciałem pokazać, w jaki sposób, czy też gdzie po prostu ja to umieszczę w Escape'ie, czyli kudze. No, światła, włącznik świateł wygląda tak. No i jest to idealna sytuacja wręcz, bo w tym miejscu nie ma tak naprawdę nic, nie ma żadnego przycisku, a bardzo mi będzie pasowało właśnie dodanie tutaj przycisku czarnego z niebieskim podświetleniem. Nie było z takim podświetleniem, jakie jest dokładnie tutaj, ale to już jest, powiedzmy, taki mały minus. Dobrze, że no, tu się świeci na niebieskie, a tam się nie jest tak, że tam się świeci na czerwono i tak dalej. Także tutaj będę montował, tutaj się wwiercę. Tu jest bardzo dużo miejsca właśnie na zmieszczenie przełącznika, także no, sytuacja idealna, lepszego miejsca tutaj bym, że tak powiem, sobie nie wyobraził. Ja chcę przycisk w obrębie tego panelu, nie chciałbym gdziekolwiek tutaj się wwiercać i tak dalej, tylko jak najbardziej zbliżony, powiedzmy, do serii. Teraz tak, jeżeli interesuje Was, jak wyjąć ten włącznik, otworzyłbym drzwi i Wam pokazał, ale aura niestety jest tragiczna, na zewnątrz po prostu tak leje, że no nie chcę teraz otwierać drzwi i tutaj tłumaczyć każdego z elementów, ale mam je tutaj wyjęte, może pozwolę sobie poszerzyć trochę ekran, więc tak, jeden z elementów, który zdjąłem, to jest element, który tutaj zasłania wejście OBD. Jego wyjęcie jest bardzo proste, ciągniemy tutaj, możemy palce włożyć, ciągniemy w dół, a następnie te zawiasy pomału wyjmujemy do siebie w tę stronę. I one po prostu tutaj wychodzą. Także mamy zdemontowany ten element przy OBD. Następnie wzdłuż słupka idzie taki element, on tutaj do tej deski jest włożony. Ja go wyjąłem w ten sposób, że najpierw wyciągnąłem uszczelkę, która idzie z tej strony, tutaj pomiędzy drzwiami a karoserią. Następnie zacząłem odginać od dołu. Jak zaczął wychodzić, to złapałem tutaj i pomału w stronę drzwi wypychając, wyjąłem przy każdym z tych zatrzasków. Nic mi się tutaj nie połamało, więc to wyszło w miarę łatwo. Następnie należy, nie wiem czy tutaj jestem, o dobrze, mogę włączyć światło. Swoją drogą, dlaczego ja to wykonuję, bo wcześniej ktoś zrobił tutaj podłączenie świateł halogenowych, ale zrobił to w tak chamski sposób, że trzeba tę klapkę wziąć w dół i tu jest najtańszy włącznik podłączony na chama, czyli nawet nie musi być zapłon włączony, można zostawić włączone światło halogenowe i wyładować akumulator. Więc w tak chamski sposób to zostało zrobione, dlatego ja to właśnie przerabiam. No ale kontynuując, jak tutaj się dobrać do tych świateł? Musimy odkręcić śrubki tutaj, tutaj, następnie tutaj, tak? I jeszcze jest jedna z boku tam. Wtedy jak odkręcimy, to możemy ten plastik sobie odgiąć. Jeszcze jedna tu trzyma, ale już tutaj trzyma. Jak chcemy cały zdjąć, no to chyba to musimy odkręcić, ale ja już nawet tego nie odkręcałem tutaj. Nie patrzę, a może to się da nawet wyjąć, bo chyba to nie jest na tym, chociaż nie wiem. Ale nie będę szarpał, mi chodziło o wyjęcie tego jak na razie. Więc odginamy ten element w dół i wtedy możemy włożyć tutaj swobodnie w miarę rękę, żeby wypchnąć właśnie ten panel do świateł. Możemy też właśnie włożyć ją od boku, jak mamy otwarte drzwi, a nawet chyba nie, bo ja to robiłem już jak się rozpadało. I tędy, no tutaj wkładamy palce i wypychamy ten panel do świateł. Ja go wypchnąłem najpierw tutaj, następnie pchając dalej właśnie z tej strony, wypchnąłem tutaj na tych zatrzaskach, na których tam on się trzyma i wyszedł w miarę łatwo. To się wydawało na początku trudne, ale po zdjęciu tego elementu no, było o wiele łatwiej. Nie musiałem wcale się jakoś bardzo tutaj siłować. No a potem odpinamy
zwykłe złącze, tutaj wciskamy i wyjmujemy, no i mamy panel na zewnątrz. A oto jak wygląda przycisk. Jest coś takiego z podświetleniem niebieskim, no takim, które najbardziej odpowiadało temu, co mamy tutaj na panelu. No i właśnie ten przycisk będzie na samym środku tutaj światła. To jest 16 mm. Trzeba wywietlić tutaj otwór, aby włożyć przycisk. No i to samo z drugiej strony. No i oczywiście całość rozebrać i złożyć. Idąc dalej, w jaki sposób rozmontowałem ten włącznik świateł. Były tutaj cztery takie śrubki, wkręty, czy też gwint taki, taka gwiazdka mała. Coś tego typu. O, jaki to jest rozmiar? Tak, to jest T10, 4 razy tutaj. Następnie zdejmujemy ten plasticzek. Tutaj chyba nie było żadnego problemu ze zdjęciem tego. Następnie jest elektronika pod tym. Wyjmujemy do góry. Ja, żeby wyjąć elektronikę, wyjąłem sobie tutaj dwie blaszki z jednej strony. Były takie same jak te. No, są one tutaj. W środku też mamy element, który tam lata, ale dość łatwo się później go wkłada, bo ma tutaj o takie plastikowe miejsca, które wchodzą, powinny wchodzić tutaj. Tu jedno i dwa w tą okrągłą, tą okrągłą szynę na zewnątrz. Ale to nie jest najważniejsze. Teraz gdzie będzie przycisk? Przycisk będzie tutaj właśnie w środku. Tu będzie wystawał. No i będę musiał się przewietrzyć, aby go po prostu tutaj umieścić. Ok, w końcu mi się udało zrobić ten otwór. A tutaj są kabelki od przycisku. A tutaj trochę było wiercenia, nie miałem wiertła 16, użyłem 10, a następnie rozwiercałem, używałem też noża do tapet, czy tam malarskiego, do wyżłabiania tutaj tego elementu. Tu w środku też były takie plastiki tam, z takim tak jakby stelażem, to zobaczycie jak sobie rozbierzecie ten element, też musiałem je porozwalać, no i trochę tutaj też udało mi się tak jakby rozwalić tej osłonki, która tam jest w środku, bo jest coś takie plastikowe, ale na szczęście nie wpływa to na działanie tego pokrętła i no i oczywiście na samą elektronikę, która jest na dole. Także wszystko jest ok. No ja teraz to składam. Tutaj na tym przycisku też miałem na samej górze taką tak jakby osłonkę, gumkę. No ona to prawdopodobnie ma służyć do ochrony przed wilgocią, no ale jako, że to będzie we wnętrzu, no to ja sobie ją usunąłem, żeby przycisk też był równo po prostu. Ok, składamy wszystko do kupy. Nie zapomnijcie o włożeniu właśnie tego elementu. Może ja tutaj włączę lampę, może coś to da. Tak, tego elementu, który tutaj jeździ, trzyma się tego całego pokrętła. Ups, trochę mi wyleciał. W porządku. Następnie kable oczywiście od mojego przycisku idą tutaj. Przełożyłem je przez płytkę. To są trzy kabelki. No i trzeba to wszystko złożyć i skręcić. Ok, wszystko jest poskładane już. Przycisk jest włożony do świateł. Jest to skręcone. Dalej kabel idzie do przekaźnika, do sterowania. No i mamy wejście z alternatora. Jest bezpiecznik, no i mamy wyjście tutaj do światła. Jak widzimy, aktualnie jest 0 V. Włączamy, no i mamy podawany prąd na wejście, na wyjście. No i w zasadzie to tyle. Jak widać, wszystko działa. Oczywiście podświetlenie też tutaj działa prawidłowo. Wyłączamy. No i mamy 0. Ja
jak to wygląda finalnie. Tutaj mamy przycisk oczywiście. Jak widzimy, jak nie jest zapłon włączony, światła nie działają. Włączamy zapłon. No i można włączyć światło. Wyłączę zapłon. I nie ma zasilania. Jak to zostało podłączone? Tutaj złapałem masę. Dwoma kabelkami. Tu jest wyjście do światła. Tak to już był pociągnięty ten kabel. Ja, żeby nie rozbierać tego wszystkiego, to wykorzystałem. No, niekoniecznie masa musiała być ciągnięta aż dotąd, ale gdyby były, jeżeli będą kłopoty, no to potem to poprawię. Najważniejsze jest, że idzie kabel do tyłu sygnałowy. Tu jest przekaźnik, który tutaj wkręciłem. Przekaźnik jest sterowany oczywiście właśnie tym przyciskiem. No tu jest cały schemat sterowania, tu już tam w poprzednich częściach omawiałem. A teraz do przekaźnika idzie tylko i wyłącznie jeden kabel, który idzie tam pod spodem, go nie widać. No i tutaj go wyciągałem, no i do skrzynki bezpieczników, jeżeli tutaj mogę filmować, do skrzynki bezpieczników został on pociągnięty. Gdzie to jest? O, tutaj. Taką złodziejką jest wpięty. Oryginalnie jest oczywiście bezpiecznik 15, no a ja użyłem bezpiecznika 5. Teraz dość istotne, gdzie się wpiąłem, to jest trzeci chyba od dołu, nie pamiętam już numeru, ale według instrukcji do Kugi, jak i do Escape'a, jest on nieużywany. W związku z tym, zauważyłem, że tutaj jest prąd właśnie po zapłonie. Jak zapłon jest wyłączony, to prądu tego nie ma. No dlatego też właśnie tutaj się wpiąłem taką złodziejką, tam za 9 zł to można kupić. No i puszczamy jeden kabel, ten kabel idzie tam dalej, przechodzi pod deską. No i właśnie tu jest gdzieś poprowadzony, no i w ten sposób idzie tutaj do przekaźnika, który jest potem sterowany tym przyciskiem. No według mnie jest to schludniejsze i ładniejsze, aniżeli taki przycisk pod klapką, który był chyba w ogóle do OBD na Hama podpięty. Także tak to wygląda u mnie. No dobrze, wszystko tutaj złożone. Można już zamykać drzwi, tak? No i zobaczymy, jak ostatecznie to działa. No jak widzimy, działa. Światła też działają. Wszystko tutaj sprawne jest. Także jest w porządku. No i świetnie, ogarnięte, poskładane. No to tak wygląda podpięcie światła przeciwmgielnego tylnego. Jakbyście mieli jakieś pytania, no to proszę, śmiało pytajcie w komentarzach. Chętnie odpowiem. A tymczasem dzięki za uwagę i do zobaczenia w kolejnych filmach. Cześć.